Zainspirowany światem ziół postanowiłem przygotować placki na bazie świeżo zebranego lubczyku, pokrzyw i szałwi. Do placku wykorzystam kaszę gryczaną. Zawiera dużo białka, dużo błonnika i najlepiej kupujcie kaszę gryczaną białą, niepaloną. Lubczyk ma bardzo mocny smak, dlatego wykorzystam tylko 3 gałązki. Dosłownie taka garstka wystarczy, żeby placki zyskały niesamowity, głęboki smak. Lekko je przesiekam i przekładam do miski, gdzie będę mieszał farsz. I pora na pokrzywę. Pokrzywa jest taka cwana, nie da się łatwo pokroić, dlatego że ma małe kolce, na końcu których jest kwas mrówkowy. To jest forma samoobrony pokrzywy, ale ja mam na to sposób. Tępą końcówką noża ugniatam pokrzywę, żeby zniwelować ostre kolce, które no, już mnie trochę pokuły. Jeśli pokrzywa jest przerośnięta, możecie zebrać same szczyty, zalać je wrzątkiem i takich użyć. Będzie to to samo, co ja robię, tylko że ta pokrzywa jest majowa, młoda, więc wystarczy ją trochę nożem pozgniatać. I pokrzywa trafia do miski. Pora na lisie szałwi. Szałwia podczas obróbki termicznej trochę łagodnieje, więc naprawdę możecie dodać sporą garść. Liści szałwi nie siekam, po prostu dorzucam całe duże listki. Pora na kaszę. Kasza jest oryginalnym dodatkiem do placków. Ja używam kaszy białej, niepalonej, dlatego że zachowuje pełno substancji odżywczych. Ważny jest sposób gotowania kaszy. Zagotujcie 3 szklanki wody, wsypcie kaszę, 1 szklankę i gotujecie jakieś 10, 12, 13 minut i powinna wyjść taka jak ta, idealnie sypka, ale równocześnie dla podniebienia bardzo delikatna. Żeby placki miały dobrą konsystencję, trzeba dodać nieco mąki. Ja tutaj mam mąkę żytnią, razową, ale możecie dodać mąkę gryczaną, nawet pszenna będzie dobra, jeśli ktoś lubi. Dodaję jakieś 100 gramów mąki. Do placków dodaję 2 jajka, które połączą całą konsystencję. I prawie na końcu niespodzianka, Rosa rudosa. Jest to odmiana bardzo pięknie pachnącej róży. Wygląda jak dzika. Piękne różowe płatki, które wprowadzą nieco fantazji i koloru. Nie zapominam też o czosnku. Jest to naturalny antybiotyk, antybakteryjny. Ma fajny, pikantny smak. Dam jakieś 3 ząbki. 1 łyżeczka soli. To musi być słone. I woda, żeby konsystencja była lejąca. Jeżeli placek będzie za gęsty, nie będzie smaczny. Mieszam farsz. Ale lambada tutaj powstaje. Ziołowo-różana.